Witajcie w części 9 z Fetra na Szydełku krok po kroku. Jeżeli znalazłeś się tutaj przypadkowo, to tutaj masz link, żeby oglądać tą serię od pierwszej części. W tej części pokażę Wam, jak zrobić rękawy, jak zrobić wykończenie kołnierzyka i wykończenie dołu. Czyli ten taki, ja to nazywam, splot gumkowa, ale to się chyba tak nie nazywa. Okej, zabieramy się za rękawy. Ja chciałam je mieć takie dosyć szerokie, dosyć luźne, bo osobiście preferuję tego typu ubrania. I jak sobie to policzyłam, to mi tu wyszło 7 pasm kolorystycznych. Możecie spróbować zrobić rękaw mniejszy, większy. Po prostu na tym etapie zszywania przodu i tyłu mierzcie to, co Wam wychodzi. Ja właśnie najpierw zrobiłam mniejszy rękaw, ale przy zdejmowaniu było mi niewygodnie, dlatego zdecydowałam się zrobić właśnie większy. Rękawy, moi drodzy, robimy na prawej stronie, tak więc musimy tak ułożyć naszą pracę, żeby szycie było od środka. Teraz bardzo ważna rzecz, ponieważ musimy zrobić dokładnie taki sam rękaw jak ten drugi. Tak więc gorąco polecam, może nawet nie polecam, tylko wymagam tego od Was, żebyście policzyli, ile słupków zrobiliście, szczególnie tego pierwszego rzędu, na rękawie. W sensie, że przy pierwszym rękawie nie musicie tak bardzo zwracać na to uwagi, bardziej przy drugim. Więc policzcie, ile Wam wyszło, żeby dokładnie tyle samo słupków zrobić po drugiej stronie, bo czasami naprawdę wystarczy delikatna różnica i widać po rękawach, że jeden jest większy, drugi mniejszy. Słupki będziemy wbijać w rand tutaj ramienia, no i w jednych miejscach właśnie są ładne słupki, w innych miejscach mamy boki słupków, dlatego to nie jest takie oczywiste, ile ich powinno wyjść, bo za każdym razem można zrobić inną ilość. Tak więc robimy pierwszy rękaw, liczymy, jaki on jest, na jaką ilość słupków i wtedy przekładamy to dokładnie na drugą stronę. Ok, zaczynam od jasno-czerwonej włóczki, bo tak jest po drugiej stronie, ja chcę mieć symetryczne rękawy. Robię pętelkę i wbijam się w łączenie pod pachą, bo to będzie ono po prostu najmniej widoczne. Wykonuję dwa oczka łańcuszka. No i przerabiam słupki w krawędź. Tutaj na przykład mamy boki słupków, więc tak trzeba sobie tą robótkę naciągnąć. Wtedy widać, gdzie pojawiają się jakieś tam dziury, przestrzenie i tak celować w te miejsca, robić to w miarę symetrycznie, równo. No i będzie git. Z każdego koloru będę przerabiać po 3 rzędy, aż nie osiągnę takiej samej długości rękawa jak po drugiej stronie. I przy tym rękawie idealnie wyszło to, o czym Wam mówiłam. Liczyłam sobie słupki i tutaj w jednym miejscu musiałam zrobić 2 słupki w jedno oczko, bo no nie chciało mi się, jakby wiecie, nie zgadzało mi się tu i tu, a żeby drugi rękaw był identyczny, no to w jednym miejscu po prostu musiałam dodać słupek ekstra, żeby było tak samo. Doszłam do końca rzędu i wbijam się w pierwszy słupek rzędu, robię oczko ścisłe. Wykonuję 2 oczka i teraz będziemy w kółko robić to samo, czyli po prostu przerabiać słupki we wszystkie oczka, oczko ścisłe i tak w kółko i w kółko, zmieniając kolor przy okazji. Pokażę Wam jeszcze raz, jak zmienić kolor. Teraz będziemy to robić przy oczku ścisłym. Odetniemy sobie starą włóczkę, bierzemy nową. No i zaczynamy tak, jakbyśmy chcieli zrobić oczko ścisłe. W sumie będziemy je robić tylko po prostu przez te oczka na szydełku. Będziemy przeciągać nową nitkę w nowym kolorze. No i pracujemy dalej. 2 oczka łańcuszka i lecimy ze słupkami. Zabieramy się teraz za kołnierzyk i będziemy go wykonywać w tę stronę. To się wydaje na początek skomplikowane, ale jest bardzo łatwe. Więc bierzemy sobie nitkę, pętelka, wbijamy się tutaj w łączenie, żeby jak najmniej było to widoczne. I zaczniemy od wykonania 5 oczek łańcuszka.
Ja zdecydowałam się mieć właśnie ten kołnierzyk na taką wysokość. To wszystko zależy, jak duży wyszedł wam ten otwór na głowę, więc musicie tak sobie wyobrazić, jak wysoki chcecie mieć ten kołnierzyk. Ale u mnie 5 było git. I teraz będziemy właśnie przerabiać nasz łańcuszek prostopadle do krawędzi tej linii właśnie kołnierza. I ja będę ten kołnierzyk wykonywać półsłupkami z narzutem. Robimy 2 dodatkowe oczka łańcuszka. No i musimy wykonać 5 półsłupków z narzutem, wbijając się w trzecie oczko od szydełka. I to jest ważne, żebyście to liczyli w trakcie, bo łatwo czasami zrobić jedno więcej, jedno mniej, tak więc zawsze przy każdym rzędzie musicie sprawdzić, czy zrobiliście ich 5, żeby potem nie pruć bez sensu. Jak przerobiliśmy już 5 półsłupków z narzutem, to musimy wbić się z powrotem w kołnierzyk i musimy to zrobić w oczko obok, z którego wychodził nasz łańcuszek. I tu jakby łączymy teraz jeden rząd z krawędzią. No i normalnie gdybyśmy pracowali jakby osobno, to wykonalibyśmy 2 oczka łańcuszka, ale tutaj musimy jakby trzymać się kołnierzyka, w sensie krawędzi, więc wykonujemy 2 oczka ścisłe, bo to jest jakby wysokość naszego rzędu. Przekręcamy wszystko. Teraz będzie tutaj fajna, mała, prosta modyfikacja, żeby osiągnąć taką fajną strukturę tego kołnierzyka. Normalnie wbijalibyśmy się przez całą fałkę, ale tutaj będziemy się wbijać tylko jakby w połowę i tą jakby dalszą od nas, jak pracujemy, to w tą tylnią. Dzięki temu uzyskamy taką właśnie strukturę takiej gumki. Zobaczycie, po kilku rzędach będzie to widoczne, to naprawdę fajnie wygląda. Tak więc nabieramy nitkę, wbijamy się w połowę fałki. Nabieramy nitkę i przeciągamy przez całość. No i tutaj mówię, pamiętamy o tym, żeby wykonać 5 takich splotów. Możecie sobie od góry liczyć. No, po prostu pamiętajcie, żeby ich było zawsze 5. Teraz musimy wykonać 2 oczka łańcuszka, żeby zawrócić. Obracamy wszystko. No i wykonujemy 5 półsłupków z narzutem. I tak będziemy powtarzać w kółko i w kółko. Ważne jest, że szczególnie jak robimy właśnie rzędy z góry w dół, w stronę krawędzi, to żeby wbijać się w oczko nie to, z którego wychodzi poprzedni rząd. To musicie sobie naciągać pracę i to sprawdzać, bo jeżeli będziemy się wbijać w to samo oczko, z którego wychodzi poprzedni rząd, to nie będziemy mieć takiego efektu zmniejszającego. Tak więc this is important. Kołnierzyk mamy gotowy. Moim zdaniem wygląda nieziemsko. I teraz to samo musimy zrobić na dole naszego swetra. Nitkę, robimy pętelkę, wbijamy się, włączenie i wykonujemy 5 oczek łańcuszka. W sensie, jeśli chcecie mieć takiej samej wysokości, to zakończenie jak na górze, ale możecie też mieć inne marzenia, tak więc proszę was bardzo. Następnie wykonujemy 2 oczka dodatkowe, żeby móc przerabiać oczka łańcuszka półsłupkami z narzutem. Następnie wykonujemy oczko ścisłe w kolejne oczko na naszej krawędzi swetra. Wykonujemy teraz 2 oczka ścisłe w krawędzi swetra, czyli te jakby takie
oczka łańcuszka po drugiej stronie. No i przerabiamy w moim wypadku 5 półsłupków z narzutem. Też w tą jakby wbijamy się w fałkę, w sensie w połowę fałki, nie przez całość, nie pod nią, tylko w połowę, żeby osiągnąć ten efekt takiej gumki. Ale już jesteście na tym etapie, więc już pewnie doskonale wiecie, co tutaj trzeba robić. Okej, tak powinien wyglądać nasz dół swetra. It's cute. Gratulacje dla każdej osoby, która przeszła przez wszystkie 9 części ze mną. Mam nadzieję, że sweter wyszedł Wam przepiękny. Nieważne, czy robiliście serce, czy same paski. I love you i naprawdę to jest mój order dla Was za to, że jesteście tu ze mną teraz. Tutaj macie inne moje projekty na szydełko. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku.